Witamy serdecznie na kolejnych warsztatach fotograficznych. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Święta te będą ze względu na epidemię koronawirusa inne niż dotychczas. Ze względu na liczne ograniczenia nie będziemy mogli spotkać się z wieloma bliskimi, tak jak to było w latach ubiegłych. Wysyłamy więc, składamy im życzenia. Wielu kupuje kartki gotowe, bądź bierze gotowe z internetu. Ale cała przyjemność jest wysłać komuś kartkę z życzeniami świątecznymi, którą można samodzielnie zrobić. Do zrobienia takiej kartki potrzebne nam są dekoracje świąteczne, a przygotowanie takiej elektronicznej kartki polega na zrobieniu zdjęcia dekoracji świątecznych. Tu mamy przykład, jak się coś takiego robi. Najpierw robimy zdjęcie dekoracji świątecznej, biorąc pod uwagę ustawienie aparatu, najlepiej na otwartej przysłonie, tak żeby rozmyć niepotrzebne tło. Ustawienia dopasowujemy również do warunków oświetleniowych. Ważnym czynnikiem przy przygotowaniu kartki świątecznej jest kompozycja obrazu. Najlepiej zostawiamy z boku bądź na górze miejsce, tak żeby umieścić tam napis. Jak już mamy gotowe zdjęcie, wtedy w programie graficznym, tutaj mamy przykład, jak wygląda technicznie, wklejamy bądź wpisujemy życzenia. Ze względu, że nie wszystkie programy mają polską czcionkę, zalecane jest przygotowanie tekstu życzeń w programach, edytorach tekstu, jak na przykład Notatnik czy Word, i wklejenie metodą kopiuj-wklej tekstu życzeń na przygotowane przez nas zdjęcie. Życzymy wszystkim zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, oczywiście bez koronawirusa, oraz pomyślności w nowym roku. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kolejne warsztaty fotograficzne.